gnuśność i pycha. Patrząc na okrucieństwa, jakich dokonywali na jego oczach rycerze z Rakonii, zrozumiał, że nigdy swym podłym i niegodziwym uczynkiem nie odkupi siebie, swej duszy, dawnej sławy, a jego ród na wieki wyklęty i znienawidzony zostanie. Bo obok Niemców, Prusów brali w niej udział rycerze świeccy polskiego pochodzenia, zamieszkujący teren państwa krzyżackiego i zobowiązani do służby na rzecz krzyżaków. A także rycerze przybyli z dalekiej Anglii w liczbie około 200 koni pod dowództwem syna księcia Suffolku Tomasza Ufarta. Wsie uwoziła ze sobą mnóstwo jeńców, więc dowództwo zarządziło odwrót. Ruszysz najwcześniej na przejść, straż przed nią czyniąc dla reszty sił i staniesz pod bramą brześcia. Wielu wrogów padło lub odniosło rany w tym starciu. Rzadko bowiem rycerze polscy brali rycerzy zakonnych do niewoli. Niewielu oszczędzono z litości. Wszyscy bowiem pragnęli zwyciężyć lub pomścić ojczyznę i swych bliskich. Do tego wstał dzień słoneczny, mgły zupełnie opadły. Pojmano też marszałka von Altenburga. Nastrój radosny zapanował. Nieoczekiwanie parę wiorst dalej w okolicy wsi Płowcy, zwanej też Blewo, nastąpił atak ciężko zbrojnej jazdy krzyżackiej pod dowództwem komtura Bałgi Henryka Royce von Lauena. Łokietek odparł atak. Zaskoczony król postanowił przyjąć bitwę, widząc niebezpieczeństwo i przewidując niepewną przyszłość powodzenia dalszych zmagań, zwrócił się do swojego syna, królewicza Kazimierza. Jeśli szanujesz mą siłę głowę, proszę, byś w razie klęski naszej, jeśli przyjdzie umierać lub iść w haniebną niewolę, ratował nasze królestwo polskie. Dlatego przed tym śmiertelnym starciem opuść pole bitwy. Królewicz, szanując wolę sędziwego ojca, skłonił się tylko i ruszył w orszaku. Opiekę nad synem król powierzył rycerzowi Grzegorzowi Nekanda Herbutopu. Wtem ponownie dało się słyszeć okrzyki, zawołania. Trębacze dali sygnał do szarży rycerskiej. Wnet rozpoczęło się kolejne starcie. Do boju ruszyły główne siły krzyżackie, które starły się z siłami Władysława Łokietka. Co, panie? Oj,
zbywają zupy. Tutaj jest tył. Uciekinierzy skrzyżaccy dołączyli. Metro rozpoczęły się nowe zmagania. Król Władysław osobiście dowodził rycerstwem. Obie strony stawały dzielnie ufne w sile swojego oręża i Bożego posłannictwa. Chcąc dotrzymać pola, nie szczędzili sił ani krwi, wystawiając swe ciała na rady przeciwnika. Tu nastąpiła jednak chwila grozy i zwątpienia. Oto zginął. W bitwie rażony mieczem orąży królewski Żegota z Morawicy. Serca rycerzy polskich struchlały, jednak nikt bezczynnie nie stał. Podbiegł jeden z rycerzy i z czcią podniósł chorągiew do góry. Ponownie zatrzepotała chorągiew z białym orłem piastowskim. Przegrupowali te dyszyki, zbierali rannych, wymieniali jeńców, co by po chwili zewrzeć szyki i ponownie ruszyć na siebie. Zaczęli ginąć dostojnicy krzyżaccy, jak chociażby komtur toruński Henryk von Rubeck, komtur Elbląga Hermann von Idingen, komtur Gdańska Albert von Orek, a także wielki komtur Otto von Spansdorf oraz wielu braci rycerzy w białych płaszczach. Bitwa rozciągała się w promieniu kilkunastu kilometrów. Mocniejszy ścigał godniejszego przeciwnika. Po opuszczeniu pola walki było widać ogrom zniszczeń. Strona polska wróciła na wcześniejsze pozycje do swojego obozu. Kilkumiesięczne zawieszenie broni okazało się tragiczne w skutkach dla ojców i zniszczyła orkiestra. Pobite i wyczerpane kampanią oddziały krzyżackie powróciły z jeszcze większymi siłami w kwietniu 1332 roku. By ponownie zadać ciosce liberem królowi. Na wiosnę 1332 roku rozpoczęły się nowe zbrojne działania zakonne przeciw Królestwu Polskiemu. A już ci 9 kwietnia 1330 roku pod zamkiem w Brześciu Kujawskim stanęła 10-tysięczna armia krzyżacka. Ponownie jak podczas wyprawy z 1331 roku głównowodowcami zostali Otto von Luttenberg i marszałek zakonu Dietrich von Altenburg oraz komturowie z państwa zakonnego. A jego załoga, dzielnie broniąca siedziby książąt kujawskich, bez litości wycięta co do jednego. Dla sił i obrońców Brześcia zmagania te skończyły się tragicznie. Wśród ocalałych pozostał wojewoda Wojciech z Kościelca, który ratował się ucieczką. Orzezi w Brześciu tracili wolę walki i wkrótce podjęli decyzję o poddaniu Inowrocławia krzyżakom. W dniu 26 kwietnia 1330 roku grób został oddany krzyżakom.